Jak stać się najsilniejszą wersją samego siebie? W jaki sposób wygrać życie? Jak być szczęśliwym człowiekiem? Myślę, że to są pytania, które dosyć często sobie zadajemy. Poszukujemy szczęścia, spełnienia, radości, życia, wewnętrznej siły, spokoju, kontroli. Będąc pod prysznicem, wpadłem na taki pomysł. Myślę, że wielu osobom się bardzo spodoba, bo to jest temat, który dzisiaj wydaje mi się, że dominuje na świecie. To jest właśnie temat sukcesu, siły, mocy, wpływu, władzy, kontroli, zwycięstwa, zwyciężania, wygrywania, bycia lepszym, posiadania kontroli. Skąd jest w nas to głębokie przeświadczenie albo poczucie chęci posiadania kontroli w życiu, albo chęci bycia lepszym, większym, szczęśliwszym? Myślę, że każdy człowiek w pewnym sensie ma wewnętrzny ból egzystencji. Czujemy się gorsi od życia. W takim sensie, że my jako ludzie chcemy przetrwać. Musimy wręcz walczyć o to przetrwanie każdego dnia. Gdy mamy styczność z innymi ludźmi, z ludźmi, którzy są od nas starsi, są mądrzejsi, są silniejsi, są lepsi, mają większy wpływ, mają kontrolę nad naszym życiem, tak? Może to jest twój rodzic, może to być twój pracodawca, może to być system, władza, ktokolwiek, to czujemy się zależni, czujemy się ulegli, czujemy się zależni od pieniędzy, tak? Po co idziesz do pracy, żeby zarobić pieniądze? Po co ci te pieniądze? Żeby pójść do sklepu i zapłacić, kupić jedzenie, opłacić rachunki, mieszkanie, internet. Wszyscy to robimy, tak się umówiliśmy jako ludzie i tak żyjemy na co dzień. I w pewnym sensie każdy z nas chce być od tego wolny. Pragniemy wolności. W dzieciństwie chcemy być wolni od rodziców, od kontroli, od szkoły, od oceniania. Buntujemy się. Później wchodzimy w dorosłość. Chcemy być wolni od systemu. Chcemy zarabiać jak najwięcej pieniędzy, bo w zasadzie im więcej pieniędzy mamy, tym czujemy się bardziej niezależni. Tak? Jak masz jakąś sumę pieniędzy odłożoną na koncie bankowym i pracujesz na etacie albo masz własną firmę, nieważne, to gdy utracisz tą pracę czy stracisz płynność finansową, to i tak jesteś w stanie się uratować, utrzymać, przeżyć. Nawet gdy nie masz pieniędzy, to i tak zawsze znajdzie się sposób na to, żeby przeżyć i przetrwać. Myślę, że dzisiejsze społeczeństwo jest na tyle komfortowe, że umożliwia nam wszystkim w miarę spokojne i komfortowe życie. Nawet jeżeli ktoś nie ogarnia do końca, jak żyć, jak sobie radzić, może nie wszyscy mają jakieś umiejętności, wyjątkowe predyspozycje, wykształcony intelekt, zdolność do samokontroli, zdolność do zarządzania albo jakiś talent, może zmysł estetyczny, gust. Każdy z nas ma jakieś cechy, które umożliwiają mu przetrwanie, nie? Możesz mieć całkowicie inne umiejętności i radzić sobie w życiu równie dobrze jak każdy. Nie ma tutaj żadnych ściśle określonych kryteriów, nie? Chociaż w społeczeństwie budujemy taką strukturę hierarchii. Ona się buduje w zasadzie sama, bo gdy mamy jakąś grupę ludzi i ona się znajduje na określonym terenie, to prędzej czy później ktoś będzie chciał tą grupą zarządzać.
Wokół tego też powstaje cała masa teorii spiskowych, wiecie. Reptilianie, nie reptilianie. Masoni, masoneria, to, tamto. Ja się nie będę w te tematy zagłębiał, bo dla mnie one wszystkie są ściemą. A w zasadzie to uważam, że w ludzkiej naturze jest chęć posiadania kontroli z powodu lęku. Gdy ludzie nie mają kontroli, nie mają sytuacji bezpiecznej, nie mają ustalonych granic, zaczynają panikować, zaczynają się bać. Dlatego ludzie sami dokonali konformizmu, tworząc cywilizację, tworząc strukturę. Dla komfortu psychicznego. To jest moja hipoteza. Nie każdy musi się z nią zgadzać. Raczej staram się być tutaj mega racjonalny w tej kwestii. Unikać błędów poznawczych i projekcji. To są moje obserwacje. Nie musicie się z tym zgadzać. Możecie uważać, że istnieją wyżej rozwinięte byty i mają kontrolę nad nami. Ja uważam dla zdrowia psychicznego, że w mojej rzeczywistości nie ma to absolutnie miejsca. I w zasadzie to każdy człowiek, chcąc mocy, kontroli, władzy i wpływu, zderza się z dwoma siłami. Zderza się właśnie z rzeczywistością zewnętrzną, ale zderza się również ze swoim własnym ja. Ze swoimi potrzebami, ze swoimi pragnieniami, ze swoim umysłem, ze swoimi umiejętnościami, brakami, słabościami. I pragnąc tej wolności, nie tylko musimy wręcz zderzyć się z tymi ograniczeniami zewnętrznymi, z konkurencyjnością, z walką o uwagę, z naszymi zwierzęcymi tendencjami, ale również musimy zdarzyć się z tym, co jest w nas w środku, z naszym lenistwem, z naszymi słabościami, z naszym poczuciem gorszości, tendencją do poniżania siebie, tendencją do popadania w negatywne stany emocjonalne z neurotycznością. Myślę, że doskonale wiecie, co mam na myśli. I w zasadzie zaobserwowałem, że w życiu, jak człowiek zderzy się z tym, co wewnątrz niego samego się dzieje i przezwycięży siebie, tak? Przezwycięży swoje ego, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy rozbili taką bańkę. Bańkę skupiania się ciągle na sobie. Jak przebijemy tą bańkę, to wpadamy do rzeczywistości zewnętrznej. Widzimy wyraźniej innych ludzi. I widzimy wtedy, jak inni ludzie zmagają się sami ze sobą, mają trudności, problemy sami ze sobą, no i również z rzeczywistością zewnętrzną. I to tak wyraźnie widać. Jak się przebije przez tą swoją bańkę. I wyrasta z tego takie pewnego rodzaju współczucie, bo można zaobserwować wśród innych ludzi te same mechanizmy obronne, które ma się w sobie. Te same motywacje, bardzo podobne potrzeby, bardzo podobne skłonności. I choć każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne sposoby radzenia sobie z rzeczywistością, każdy z nas dysponuje innym światopoglądem, inną osobowością, inną historią, to jest coś w naturze naszej ludzkiej, naszej esencji bycia, to jest takie ludzkie, takie uniwersalnie niepowtarzalne. I wiecie, i trudno jest na to zwrócić swoją uwagę, bo nie mamy żadnego kontrastu. W takim sensie, że my poznajemy rzeczywistość jako ludzie. W zasadzie to uznajemy się jako rasę panów, bo zawłaszczyliśmy sobie cały świat i dysponujemy naszą arogancją, tak, naszym intelektem. To jest pewnego rodzaju arogancja, sens wyższości i tego nie unikniemy nad światem. I poza naszym własnym ludzkim punktem widzenia nie widzimy innych punktów widzenia.
nie potrafimy dogadać się ze zwierzętami, nie poznaliśmy żadnych obcych ras cywilizacji, nie sięgnęliśmy innych inteligentnych punktów widzenia poza naszym własnym. Wiecie, ja tutaj nie chcę tego porównywać do jakichś, mówię, osobistych, kosmocentrycznych doświadczeń innych ras i bytów, jak niektórzy opowiadają, bo tego nigdy nie doświadczyłem. I w większości uważam, że nie ma to dla mnie większego znaczenia po prostu w mojej rzeczywistości. Ale widzę te takie podstawowe motywacje ludzkie. I chęć bycia zawsze troszeczkę wyżej. Możemy nazwać to ewolucją, możemy nazwać to rozwojem, możemy nazwać to pychą, samolubnością, egocentryzmem. Ja zaobserwowałem, że to ma jedno wspólne podłoże i że jest to nasza wola, by żyć. I ta wola, by żyć, ma w sobie zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne. Bo nie wyprzemy się tego, że pragnąc rozwoju technologicznego, zawłaszczyliśmy sobie Ziemię, zaczęliśmy ją eksploatować, zaczęliśmy podporządkowywać sobie zasoby materialne, co ma również negatywne konsekwencje na środowisko. Dalej, wywalczyliśmy sobie drogę do pluralizmu perspektyw, tak? Multiperspektywiczności rzeczywistości, takiej akceptacji, co w pewnym sensie doprowadziło też do takiej, mógłbym powiedzieć, informacyjnej sieczki, bo mamy coraz więcej informacji w internecie i coraz mniej porządku, coraz większy chaos informacyjny. I pewnie sami zwróciliście na to uwagę, że ma to swoje plusy, bo informacji jest coraz więcej można się dowiedzieć, ale ma to również swoje minusy, bo ilość informacji, jaką jesteśmy w stanie przetworzyć, nasz umysł jest w stanie przetworzyć, jest ograniczona. I w zasadzie każdy człowiek, żyjąc w internecie, ma tak jakby trochę klapki na oczy i jest zaślepiony w swoją własną perspektywę. I w zasadzie musimy się do tej perspektywy ograniczyć, bo fizycznie nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego i poznać wszystkiego naraz. Przez co można dojść do takiej sytuacji, w której ktoś może wierzyć, mieć jakąś wizję i nawet może być wiele osób, które mają podobną wizję, ale tak naprawdę, choć wydaje mi się, że mają jedną wizję, to tak naprawdę każdy widzi ją inaczej. Stąd często ludzie się kłócą na polu duchowym, nie? Na przykład na polu rozwojowym. Na polu non-duality, Advaity też przecież tyle odłamów powstało, co nowy nauczyciel to mówi co innego. I wiecie, był taki moment w moim życiu, kiedy mocno się nad tym zastanawiałem, bo chciałem się w tym wszystkim odnaleźć. I szczególnie ta sytuacja z koronawirusem bardzo mnie tak jakby zmusiła trochę do skierowania swojej uwagi ponownie głębiej do wewnątrz siebie i zaobserwowałem, że nie mogę się od tych teraz tendencji, które widzimy w rzeczywistości, odseparować, że sam muszę z tym wszystkim płynąć. I wyrósł we mnie troszeczkę taki niepokój ze względu na tą dywersyfikację wiedzy, tą multiperspektywiczność i takie poczucie, że wszystko zaczyna się informacyjnie rozjeżdżać. I wydaje mi się, że wkraczamy w taką erę informacyjnego chaosu, w której wiedza i przekonania
przestają stanowić fundamenty naszej rzeczywistości, a większą wartość w naszym życiu będzie stanowić nasze bycie. Nasza zdolność do świadomego postrzegania swojej obecności w centrum absolutnej egzystencji, takiego bycia. Tak jakby świat i życie chciało nas sprowokować i striggerować, żebyśmy posiedzieli trochę sami ze sobą i zmusza nas do takiej wewnętrznej refleksji i medytacji. Popatrzcie na to, jak wiele osób korzysta dzisiaj z internetu, a jak bardzo ludzie są samotni. Nie wydaje wam się to być absolutnie sprzeczne? Jak wiele osób stara się nauczać dzisiaj? A ja na przykład patrząc na nich, widzę w ich oczach ambicje, trochę agresji i zawyżone poczucie wartości? Mówię też o tym, ponieważ ja startowałem z takiego podłoża kilka lat temu, jeszcze będąc dzieciakiem, zmotywowanym przez książki samorozwojowe i wielu motywacyjnych coachów, ale z biegiem czasu zacząłem dekonstruować te przekonania i emocje i uświadomiłem sobie, że wszyscy dzielimy wspólny umysł. Że dzielimy wspólną strukturę informacji i nie ma możliwości wyizolować się w rzeczywistości. Nawet jakbyś pojechał do jaskini na koniec świata, to się nie odseparujesz od rzeczywistości. I że w zasadzie to wewnętrzne pragnienie mocy, wpływu, władzy, siły, dominacji, kontroli, bycia wyjątkowym, bycia specjalnym, to jest takie nasze pragnienie, żeby poczuć się bezpiecznie. Żeby poczuć się dobrze. Żeby poczuć ulgę. Żeby... Żeby przekroczyć swoje ego. Wiecie, temu się nie da nawet zaprzeczyć, bo życie i tak będzie nas cały czas pchało w tym kierunku. W kierunku świadomości, w kierunku wolności. Czy będziemy tego chcieli, czy nie? Zaobserwowałeś, że nieważne kogo byś nie oglądał, czego byś nie studiował, i tak zawsze jest coś więcej? Nieważne jaki film klikniesz, i tak zawsze jest coś więcej? I tak zawsze każdy chce ci coś pokazać więcej? Czy to się nigdy nie kończy? Że powstają coraz nowe idee, każdy chce coś wepchnąć dalej, popchnąć? Że w naszej ludzkiej tendencji jest? Chęć poszukiwania? I że nie można tego zatrzymać? Nie powiem ci, idź medytuj. Nie powiem ci, idź ćwicz uważność. Nie powiem ci, osiągnij oświecenie albo nie osiągnij oświecenia. Nic nie można z tym zrobić. Wejdziesz na swoją własną życiową ścieżkę, a w zasadzie cały czas na niej jesteś. Mówię to tak, jakbym chciał cię w czymś upewnić. Będzie taki moment w waszym życiu, jeżeli już nie mieliście takiego momentu, kiedy to, co ja teraz mówię, złapiecie czysto intuicyjnie. I to będzie taki moment, o kurwa, aha, ja pierdolę. To cały czas było takie oczywiste. I wtedy doznacie takiego momentu epifanii. I to będzie jak, nie wiem, orgazm. Intelektualny, egzystencjalny orgazm.
że nie możecie nic z tym zrobić. Że życie zawsze będzie chciało od was, żebyście byli odrobinę czymś więcej. I że w zasadzie tym jest cel życia. Że celem życia jest bycie absolutnie wszystkim. Celem życia jest bycie absolutnie wszystkim. Urzeczywistnienie tego, że jesteś absolutnie wszystkim. Ta zachłanność, nasza ludzka zachłanność, którą nieraz krytykujemy albo negujemy, jest tym samym kosmicznym wezwaniem w tobie, abyś rozpoznał się absolutnie we wszystkim. Nieważne, czy jesteś naukowcem, materialistą, czy wiesz tego Boga, czy tamtego Boga, czy pragniesz miłości, czy doświadczeń duchowych, czy nie, czy rozwoju osobistego, czy nie, czy masz takie cele, czy nie, zawsze będzie cię do tego ciągło. Słuchajcie, trochę się rozgadałem. Chciałem spontanicznie wam o tym poopowiadać. Pomyślcie o tym, pokontemplujcie, pomedytujcie. To jest naprawdę bardzo głęboki, egzystencjalny temat. Na temat tej wewnętrznej motywacji, chęci bycia czymś więcej. Pomyślcie o tym. Skąd u nas, w ludziach, jest ta wewnętrzna motywacja, żeby być kimś więcej. Żeby podróżować, zwiedzać świat, starać się bardziej, być ekspertem, żeby latać po kosmosie, żeby eksperymentować, zwiedzać różne wymiary. I w duchowości, i w świecie materialnym, nieważne. Pomyślcie o tym. To może dosłownie rozwalić wam głowy. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zostawcie swoje przemyślunki. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole są linki. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźko.